Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie dzisiaj. Mam nadzieję, że nie macie dosyć dramatów romantycznych, bo mam dla Was, moi drodzy, nieboską komedię Zygmunta Krasińskiego, chyba najmłodszego twórcę, bo kiedy ukazała się nieboska komedia, miało około 20 kilku lat. Taki nietypowy dramat romantyczny, bo po pierwsze w zasadzie pisany trochę prozą, gdzie nie gdzie, i na pewno bardzo ciekawe, także ze względu na losy tego bohatera, ale o wszystkim po kolei. Krasiński był tym trzecim z wieszczów narodowych. Urodził się w roku 1812, a zatem był 3 lata tylko młodszy od Słowackiego, a prawie 14 od Mickiewicza. Jeszcze przyjdzie nam poczekać na jednego wieszcza, mianowicie Norwida, który z tej całej czwórki jest najmłodszy. Inaczej też wyglądało dzieciństwo młodego Krasińskiego, ponieważ wywodził on się z rodziny Krasińskich, tych Krasińskich, czyli arystokratów, którzy mieli taki zameczek w Pinogórze, zresztą teraz znajduje się tam Muzeum Romantyzmu. Miał nasz młody Zygmunt konflikt z ojcem, mianowicie jego ojciec był dość wysoko postawionym człowiekiem we władzach carskich. No i jak to z reguły bywa, młody romantyk nie mógł pogodzić się z ojcem, z jego poglądami. Ojciec mimo wszystko bardzo mocno tutaj pragnął na życie syna wpływać i wpływał dość skutecznie, bo między innymi też nie pozwolił mu przyjechać ze Szwajcarii, wziąć udział w powstaniu listopadowym, a także nakazał mu ożonek z Elizą z Branickich, która to no nie była, jak się domyślacie, ukochaną poety. Ukochaną tą jedyną była Delfina Potocka, z którą niestety arystokrata się nie ożeni. Ale tak podsumowując, pod koniec życia można powiedzieć, że stworzył z Elizą dość zgrane małżeństwo, mimo tych wszystkich perturbacji. Dzisiaj o nieboskiej komedii. Jak kojarzycie ten tytuł, prawda, coś on tutaj niektórym pewnie mówi, ponieważ jest to nawiązanie do boskiej komedii Dantego, utworu, który pojawił się, tak, i reprezentuje takie przejście między średniowieczem a renesansem we Włoszech. Jego autorem był Dante Alighieri. Boska komedia prezentuje wędrówkę Dantego po piekle, po czyśćcu i po raju. W tych dwóch pierwszych miejscach jego przewodnikiem jest Wergiliusz. W ostatnim miejscu, czyli w raju, przewodnikiem jest ukochana Dantego Beatrycze. I tutaj w nieboskiej komedii mamy podobny wątek, wątek wędrówki, ale już nie po boskiej komedii, tylko po nieboskiej. Chociaż pierwotnie utwór miał być zatytułowany Mąż, to jednak w ostatnim momencie Krasiński zmienił zdanie i stwierdził, że ten wątek taki historiozoficzny, czyli filozofia dziejów, jest tutaj ważniejsza niż sama postać męża, czyli właśnie owego arystokraty, hrabiego Henryka. Utwór Krasińskiego podzielony jest na 4 części i tak się przyjęło, że dwie pierwsze części są dramatem rodzinnym, a dwie kolejnym dramatem o rewolucji. I tak z grubsza można określić główną problematykę tego dzieła. Tak? Najpierw poznajemy męża, hrabiego Henryka, który żeni się z piękną Marią i ma z nią dziecko, syna, tak? Jerzego Stanisława, którego nazywano Orciem. Kim jest Henryk? No Henryk jest takim, byśmy powiedzieli, niespełnionym poetą. W zasadzie pytanie, które pewnie Krasiński chciał postawić, to było pytanie, czy romantycy powinni się żenić. A jak się domyślacie, nie powinni, ponieważ Henryk nie był szczęśliwy u boku Marii. Zamiast tego w pewnym momencie we śnie pojawiła się dziewica, stworzona przez siły nieczyste, oczywiście interweniujące tutaj jak w Kordianie czy w Dziadach części trzeciej. Owa dziewica, która miała być symbolem jakiejś dawnej kochanki i osabia w dramacie również poezję. Poezję, która jest tutaj dość krytycznie przedstawiona, ponieważ co robi ta dziewica? Otóż wyciąga naszego biednego hrabiego z łóżka, każe mu gdzieś pójść i w ostatniej chwili, kiedy on stoi już jak gdyby na taką przepaścią, okazuje się, że to wcale nie dziewica, tylko jakaś poczwara, jakaś mara właśnie, jak wspomniałam, stworzona przez siły ciemności. Hrabia jest człowiekiem religijnym, więc tutaj dzięki wstawiennictwu aniołów, mimo tego grzechu, bo jakby nie patrzeć, dopuścił się zdrady, pozwolono mu wrócić na łono rodziny. Tylko że ta rodzina jest już inna. Otóż Maria nie jest osobą niezorientowaną w sytuacji. Doskonale wie, czego jej mężowi brakuje, dlatego w pewnym momencie, dokładnie na chrzcie syna, na którym to chrzcie się nasz bohater nie pojawia, przeklina, tak? Rzuca jak gdyby taką klątwę, można powiedzieć, na synka i nakazuje mu być poetą. Robi to pewnie dlatego, żeby to dziecko wzbudziło zainteresowanie ojca. Pojawiają się w tym utworze jak gdyby takie dwa typy poetów. No jest ten poeta
taki niespełniony, którym pragnie być hrabia Henryk, ale jest też poeta spełniony, ale przeklęty, ponieważ to przekleństwo, ta klątwa rzucona na małego Orcia będzie też miała taki skutek w postaci jego choroby, tak? Bo otóż Orcio zacznie tracić wzrok, no i niestety ostatecznie zginie od takiej zabłąkanej kuli. Przeklęta stanie się także Maria, która w wyniku tego opuszczenia przez męża dozna obłędu, tak? Też będzie poetką, ale właśnie taką poetką przeklętą, jak niebawem zostanie jej syn. Także można powiedzieć, że hrabia Henryk doprowadził do rozpadu swojej rodziny poprzez pogoń za jakąś iluzją, tak? Sama poezja, jak widzicie, jest tutaj bardzo negatywnie pokazana. Z jednej strony jest darem, ale ten dar bywa również przekleństwem. Natomiast ci, którzy pragną owymi poetami się stać, jak chociażby hrabia Henryk, im nie jest to dane. Przechodzimy do kolejnej części, czyli po jakimś czasie hrabia Henryk staje na czele ugrupowania arystokratów, którzy bronią swoich wartości przed rewolucjonistami, tak? Krasiński żył w czasach romantycznych. Romantyzm to oczywiście wiele, wiele rewolucji, wiele takiego buntu, tak, który w narodach się ujawnił. Tak, dość przypomnieć chociażby tutaj takie postacie jak Danton, czy Robespierre, czy chociażby no właśnie rewolucję francuską. Konkretnie tutaj w Krasińskiemu chodziło najbardziej o taką rewolucję, która miała miejsce w Wielkiej Brytanii. W każdym razie pokazuje nam obraz rewolucji dokonanej przez owych rewolucjonistów. Na czele rewolucjonistów staje Pankracy, który ma jako swojego przybocznego Leonarda. Są wśród owych rewolucjonistów także przechrzci, czyli tutaj, moi drodzy, warto wspomnieć taki dość mocny akcent antysemicki w twórczości Krasińskiego. Krasiński uważał, że Żydzi, chodząc na wiarę chrześcijańską, tak naprawdę robią to po to, żeby zburzyć, zniszczyć tę cywilizację. To są takie różne koncepcje, które będą później pokutowały, zobaczycie w kolejnych także epokach, no nie mówiąc już o tym, do czego ten antysemityzm doprowadził w czasie II wojny światowej. To taka niechlubna tutaj cecha Krasińskiego, ale pokazująca nam tak naprawdę, w jakiej sytuacji ta książka powstała, w jakich okolicznościach. Tak? Otóż mamy dwa obozy. Obóz arystokratów, na jego czele stoi hrabia Henryk, oraz obóz rewolucjonistów, na czele tutaj znajduje się Pankracy. Oba te obozy oczywiście mają swoje racje. Tak? Czego pragną arystokraci? No, arystokraci pragną, żeby było tak jak kiedyś, tak, żeby zostało zachowane to status quo. Status quo, które polegało na tym, że arystokraci jako ta uprzywilejowana warstwa społeczna mieli ludzi, mieli służbę, tak, mają służbę, mają ludzi, którzy wszystko za nich wykonują, tak, którzy nie muszą się o nic martwić, są oczywiście bogaczami, natomiast dopuszczają się oczywiście różnych niechlubnych rzeczy, począwszy od jakiegoś terroryzowania, bicia, gwałtów. No i można powiedzieć z pełną świadomością, że tych chłopów podległych sobie, tak, no nie uważają za takich prawomocnych obywateli. No i teraz ci rzemieślnicy, ci chłopi, tak, buntują się przeciwko arystokracji, więc powstaje rewolucja, pojawia się rewolucja na czele z takimi hasłami, żeby ci, którzy posiadali, nie posiadali, tak? A ci, którzy nie posiadali, zaczęli posiadać. Czyli tak naprawdę rewolucjoniści żądają prawa do normalnego życia. Tylko że cały problem polega na tym, jak gdyby kiedy zwycięstwo przechyla się na ich stronę, to dokonują tak naprawdę w akcie zemsty, dokonują również różnych zbrodni. I tutaj jakby chodzi o tę wędrówkę, tak, hrabiego Henryka po obozie rewolucjonistów. On w przebraniu zostaje przez ten obóz przeprowadzony, no i widzi na przykład demoniczne kobiety, które są wyzwolone i w ogóle nago tańczą wokół stosów i zamordowanych tych arystokratów, tak? Także nie niosą ze sobą ci rewolucjoniści jakby żadnej pozytywnej wartości. To jest główny problem, na który hrabia Henryk zwraca uwagę, że w jaki sposób wy zbudujecie nowy świat, skoro za nami, za arystokratami,
stoi tradycja, stoi kultura, stoi właśnie, stoją wartości, tak jak wiara, tak? My się przez setki lat tak naprawdę uczyliśmy, jak tę władzę tutaj zdobyć i jak stanąć na czele narodu, a wy jesteście anonimowi, jesteście nie pisaci, nie czytaci, tak? No nie potraficie tak naprawdę, no nie kończyliście żadnych szkół, tak? No i to oczywiście ma rację. I jaką wy zaproponujecie wartość, tak? Na czym wy zbudujecie ten swój nowy świat? Nie trudno się tutaj oczywiście z hrabią Henrykiem zgodzić, tak? Ma on część racji, ale właśnie tylko część, tak? Bo z drugiej strony rewolucjoniści mówią dosyć, basta, koniec tego wykorzystywania jednego człowieka przez drugiego. No i to jest ich główna, słuchajcie, zasada, a to, że ci, którzy przez lata byli ciemiężeni, byli uciskani, byli mordowani, byli gwałceni, tak, byli wykorzystywani przez arystokrację, to, że w końcu doszli do władzy i pierwsza ich myśl to jest taka, żeby dokonać aktu zemsty, no to jest coś, brzydko to zabrzmi, ale to jest coś naturalnego. I w taki sposób rewolucje niestety przebiegają, tak? I oczywiście tutaj stosunek Krasińskiego do rewolucji jest taki, byśmy powiedzieli, dwuznaczny, tak? On wie, rozumie, tak? Jako młody człowiek, jako młody obywatel, tak? Europejski rozumie, że pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie powstrzymać, ale z drugiej strony, no właśnie, jak będzie wyglądał ten świat, kiedy władza trafi w ręce takich ludzi jak przechrzci, tak? Jak właśnie ci niepiśmienni i nieczytaci chłopi. I dochodzimy jak gdyby tutaj do sedna, tak? To znaczy dochodzi właśnie do starcia, tak? Między tymi dwoma obozami. Dochodzi do tego, że w zasadzie obóz rewolucjonistów to wygrywa. W pewnym momencie hrabia Henryk, no już pod koniec utworu, tak? Kiedy umarł już Orcio od błąkanej kuli, on wie, że przegrał, tak? Ale nie chce wpaść w ręce rewolucjonistów, chce po prostu zabrać dosłownie jak gdyby ze sobą te wartości i popełnia samobójstwo, rzuca się w przepaść. Ale jest to, moi drodzy, trochę inne samobójstwo niż samobójstwo pozostałych bohaterów romantycznych, czyli na przykład Gustawa z części czwartej Dziadów, tak? Czy inne są też powody próby samobójczej Kordiana, tak? Wydaje się, że hrabia Henryk chce, żeby wartości, które wyznawał, pozostały wraz z nim, tak? On nie chce się jej wyprzeć. On uważa, że dobrze, skoro mój świat umiera, tak, świat arystokratów za chwilę zniknie, no to ja chcę zniknąć razem z tym światem. Co nam pozostaje? Co nam przedstawiciel obozu rewolucjonistów, czyli pan Kracy, który, no wydaje się, że może już świętować zwycięstwo, ale... I tutaj na scenę wkracza postać, moi drodzy, Chrystusa. Tak, Jezusa Chrystusa, który zostaje zauważony, tak, przez Pankracego, tylko on go w zasadzie widzi, można powiedzieć, że ma taką wizję. Zresztą to też nic nowego, prawda, przy okazji innych bohaterów literackich. I on zostaje jakby porażony wizją tego Chrystusa. Chrystusa, który nie wygląda jak taki typowy Chrystus z przedstawień, gdzie wisi na krzyżu, tak? On ma koronę, ale w tej koronie jak gdyby błyskają pioruny, czyli jest takim trochę połączeniem tak Chrystusa z Zeusem, tak? Z takim mścicielem. Ostatnie słowa, które wypowiada Pankracy, to są słowa Galileuszu, zwyciężyłeś. Wypowiada je w języku łacińskim, pada zemdlony w objęcia Leonarda. I tak, moi drodzy, kończy się utwór. Co to znaczy? Oznacza to, że nie wygrała żadna z tych grup. To znaczy, że Krasiński był zwolennikiem takiego systemu racji cząstkowych, tak? Czyli każdy z nich miał część racji. Arystokraci mieli rację, ponieważ słusznie uważali, że nie da się zbudować nowego świata na wartościach typu gwałty, groźby, zabójstwa, zemsta, wendeta i tak dalej. Mieli rację rewolucjoniści, którzy widzą, że nadchodzi zmierzch takich czasów, w których to arystokraci odgrywali najważniejszą rolę i praktycznie byli bezkarni nawet w swoich bezeceństwach, tak? I w jakichś takich okrucieństwach. Ale ponieważ żaden z nich nie ma tej głównej racji, tak? No to ta scena wkracza Chrystus. I taka koncepcja troszkę Wam pewnie przypomina tutaj mesjanizm Dziadów, prawda? Mickiewicz też uważał, że jak gdyby cała historia rozwija się według jakiegoś boskiego planu, tak? I w to samo wierzył młody Krasiński. Ta idea nosi nazwę prowidencjalizmu, tak? Czyli wierzono, tak dość naiwnie jeszcze wówczas, ale wierzono, że nad losem, nad naszym losem, nad naszym światem, nad naszymi poczynaniami panuje Bóg. I ten Bóg w tym ostatecznym momencie, w tej ostatecznej chwili, kiedy już w zasadzie wydaje się, że świat stoi jakby na granicy przepaści, to on wtedy wkroczy.
tak jak wkroczył w Nieboskiej Komedii. Może to się Wam dzisiaj wydawać naiwne, no takie przynajmniej mnie się wydaje, no ale pamiętajcie, że mamy lata 30., tak, XIX wieku. Mamy młodego arystokratę, chłopaka, tak, Zygmunta Krasińskiego, który oczywiście ten swój bunt taki romantyczny tutaj przelewa na papier. I myślę, że to, że zauważył pewną taką cykliczność, tak, tych przemian świata, no jest warte tu zauważenia i docenienia. Motyw rewolucji będzie się pojawiał jeszcze w innych tekstach, na przykład w Przedwiośniu Stefana Żeromskiego, tak, czy w dramacie Szewcy Witkiewicza, także też motyw rewolucji jak gdyby powraca w różnych tekstach kultury, no, w różnych tekstach literacki. Na końcu chciałabym powiedzieć parę słów na temat cech gatunkowych tego utworu, tak? Jak powiedziałam, mamy do czynienia z dramatem romantycznym, ale troszeczkę innego formatu, innej kategorii. Standardowo, tak? Nie mamy takiego ciągu przyczynowo-skutkowego, tak? Te jakby sceny są takie dość porwane między sobą, nie układają się w jakiś ciąg, tak? Bardzo dużo takich dynamicznych, zbiorowych scen, tak? Czyli nie ma tej sceny, nie ma tego ograniczenia, prawda, miejsca, czasu i akcji. Też przenosimy się po różnych tutaj miejscach. Najwięcej czasu spędzamy właśnie w tych ruinach Kościoła Świętej Trójcy. Oprócz tego mamy bohatera romantycznego, ale już takiego innego, bo przede wszystkim hrabia Henryk nie jest już osobą bardzo, bardzo młodą, tak? No, poznajemy go jako młodzieńca, który żeni się i rodzi mu się za chwilę syn, tak? Ale kiedy Orcio umiera, ma lat 14, więc można powiedzieć, że nasz bohater jest już w okolicach 40, także no, na bohatera romantycznego to troszkę za dużo. Mamy tutaj oczywiście interwencję sił zewnętrznych, czyli to chociażby ta dziewica, która zostaje zesłana przez szatana. Mamy oczywiście motyw poezji, która w tym przypadku nie ma żadnej mocy ocalającej, wręcz odwrotnie, doprowadza do zguby i tego, kto ją ma, tak, jak Maria czy Orcio, bo oboje giną, i tego, kto pragnie ją mieć, czyli hrabiego Henryka. Chciałabym, żebyście na ten utwór także spojrzeli jak na utwór będący takim dramatem rodzinnym. Tak? Wracam do pytania, czy romantycy powinni się żenić? Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna. Tak? Romantycy są przeznaczeni do innych rzeczy niż wesela, śluby i tutaj utrzymanie rodziny, więc już na samym podstarcie był to zgoła dość nierealny pomysł. I moi drodzy, żeby jeszcze nawiązać do tytułu, tak? Nieboska komedia to znaczy, że komedia ludzka, coś, co się dzieje wbrew Bogu. Tutaj bezpośrednio odnosi się do sytuacji właśnie wędrówki, tak jak Dante wędrował po piekle i miał za przewodnika Wergiliusza, tak tutaj nasz bohater też wędruje po tym piekle na ziemi dosłownie, tak? Czyli po obozie rewolucjonistów, widząc, jak szerzy się gwałt, jak szerzy się rozpusta, jak szerzą się te wszystkie okrucieństwa, tak? Jak człowiek tak naprawdę urządził piekło sobie na ziemi i całe szczęście, że w odpowiednim momencie wkracza ta siła boska. Niestety w normalnej rzeczywistości, w normalnych historiach tak optymistycznie nie bywało. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.